Mamy daną funkcję f od x, która jest na przedziale od 0 do 2 określona wzorem logarytm naturalny z x, a dla x większych niż 2 obliczamy ją wzorem x kwadrat logarytm naturalny z x. Czyli na dwóch różnych przedziałach mamy dwa różne wzory. I teraz mamy obliczyć granicę tej funkcji f od x przy x dążącym do 2. No i zauważmy, że 2 to jest akurat ta liczba, która rozdziela te przedziały na których funkcja jest określona różnymi wzorami. Akurat właśnie dwójka jest granicą między, między tymi przedziałami. No i teraz gdybyśmy chcieli obliczyć wartość funkcji w dwójce, czyli ile jest f od 2, no to to od razu widzimy, bo tutaj mamy ten górny wzór, jest dla x mniejszych lub równych 2. Czyli dla dwójki stosujemy jeszcze ten górny wzór. No i f od 2 to jest po prostu logarytm naturalny z dwóch. No ale... To nie jest jeszcze granica, to nie jest granica tej funkcji. Żeby obliczyć granicę, to musimy sprawdzić granicę lewostronną i prawostronną, czy istnieją i czy są ewentualnie sobie równe, jeżeli istnieją. Jeżeli istnieją i są sobie równe, no to funkcja będzie miała granicę w tym punkcie. No to obliczmy najpierw granicę lewostronną przy x dążącym do dwóch z lewej strony, ten minus to oznacza właśnie, z funkcji f od x. Czyli dążymy do dwójki. Od strony x mniejszych od dwójki. Jak dążymy od strony x mniejszych od dwójki, to stosujemy ten górny wzór. Ten górny wzór stosujemy, bo to jest dla x mniejszych od dwójki. No to wtedy ta funkcja jest ciągła w, w tym przedziale, no i po prostu granica tej funkcji jest równa, równa wartości tej funkcji w dwójce. Granica funkcji logarytm z x dla x dążącego do, do dwóch z lewej strony. Jest równa po prostu logarytm z dwóch, bo funkcja logarytm jest ciągła, czyli to jest po prostu logarytm naturalny z dwóch, ta granica lewostronna. Teraz obliczymy sobie granicę prawostronną. Granica przy x dążącym do dwójki z prawej strony z funkcji f od x, czyli od strony xów większych niż 2. No to jak dążymy do strony xów większych niż 2, to obliczamy wartości funkcji według tego dolnego wzoru. No i tutaj znowu ta funkcja, którą tutaj mamy, jest ciągła w otoczeniu dwójki. x kwadrat razy logarytm x to jest funkcja ciągła w otoczeniu dwójki, więc żeby obliczyć granicę tej funkcji, tego zapisanej tym dolnym wzorem, to wystarczy po prostu obliczyć wartość tej funkcji w dwójce, czyli za x podstawić dwójkę. No to będziemy mieli 2 do kwadratu, to jest 4, razy logarytm naturalny z dwóch. No i już widzimy, że te granice nie są równe. Tutaj mamy logarytm naturalny z dwóch, a tutaj mamy 4 razy logarytm naturalny z dwóch. Te granice nie są, nie są równe, czyli z lewej strony funkcja dąży do innej wartości niż z prawej. Czyli, gdybyśmy narysowali wykres tej funkcji, no to w otoczeniu dwójki mielibyśmy taką nieciągłość w postaci skoku, czyli z jednej strony funkcja dąży do jakiejś wartości. A z drugiej strony dąży do jakiejś zupełnie innej wartości. I tutaj mamy taki skok. No więc widać, że w tym punkcie, w dwójce, funkcja jest nieciągła, jej granica nie istnieje, dlatego że granica lewostronna i prawostronna są różne. Czyli tutaj odpowiedź do tego zadania jest taka, że ta granica nie istnieje.